16 czerwca 2018 roku. Witamy bardzo serdecznie z województwa świętokrzyskiego, z Starachowic, obiektu, który, no, lata świetności ma już za sobą, ale jeszcze jest cały czas duży, z pewnością to można o nim powiedzieć, a dzisiaj będzie na nim wielkie piłkarskie widowisko. Pierwszy tradycyjnie skład gości, czyli Elena Torun dzisiaj wystąpi w następującym zestawieniu. Z numerem pierwszym w bramce Kamil Dziwulski, z numerem 3 Marcel Wcisło, z numerem 5 Marcel Żuławski, z numerem 6 Filip Hartwig, z numerem 7 Paweł Karbowiński, z numerem 8 Hubert Chojnacki, z numerem 9 Mateusz Piasecki, z numerem 10 Mateusz Szafran, kapitan drużyny, z numerem 11 Konrad Juźwicki, z numerem 14 Kamil Woroniecki, z numerem 13 Jakub Banach. Trenerem zespołu pan Jarosław Białek, natomiast rezerwowi Mikołaj Migdalski, Michał Bartnicki, Mikołaj Sankowski, Juliusz Nowak, Michał Chodkiewicz, Mikołaj Kardas i Samuel Gerc. Natomiast skład gospodarzy prezentuje się następująco. W bramce Dominik Dziulka, a w polu Kacper Błaszczyk, Krystian Bracik, kapitan zespołu, Jakub Górski 7, Klaudiusz Marzec 9, Jakub Kalisz 10, Wiktor Śmigielski 11, Dawid Płatek 13, Patryk Mańtusz 17, Dominik Gach 18 i 19 to Bartosz Szydłowski. Trenerem zespołu jest pan Zdzisław Spadło. No niestety Juventus Starachowice wcześniej drużynę seniorską miała, ale ta drużyna się wycofała, Juventus Starachowice 2 lata temu wycofała się z rozgrywek trzecioligowych. Obecnie w Starachowicach najwyższy poziom rozgrywkowy to jest Liga Okręgowa. Ale mocny wyrzut z autu Elanowców. Teraz Woroniecki. Woroniecki obok niego dwóch rywali. Poszukał strzału. Cały czas przybił cel na Woroniecki. Dośrodkowanie. Był tam Piasecki. Był też tam. Wracamy na stadion miejski w Starachowicach. Na drugą połowę meczu barażowego o centralną ligę juniorów starszych pomiędzy Juventus Starachowice a Elanem Torun. Jak na razie po 45 minutach wynik to 0-0. Szafran, ale uderzenie zablokowane, chociaż cały czas przybił co Elana. No ale teraz uderzenie. Po rozpoczęciu części gry to Elanowcy mają do powiedzenia więcej. Teraz jest strzał złapany. Karbowiński teraz na linii pola karnego. Dośrodkowanie do Piaseckiego. Kolejne dośrodkowanie, kolejna szansa Juventus Starachowice. Pojawi się jakiś podmuch wiatru, to tam na poziomie murawy tak naprawdę nie ma żadnego wiatru. Jeszcze teraz świetna szansa Elany. Porzucia 5 metrów do bramki. Szafran, dośrodkowanie. Ale tutaj czujnie bramkarz Juventy. Szafran szuka uderzenia. Szafran z dystansu. Ale niecelne to uderzenie. Jóźwicki teraz. Strzał, ale kolejny raz ratuje swoją drużynę. I mamy bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Mamy bramkę dla Elany Torun. Jakub Banach. Zobaczmy raz jeszcze. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Mateusza Szafrana. I Jakub Banach kieruje piłkę do siatki. Przejść drugą rundę, chociaż teraz jeszcze szansa dla Juventy. Rzut rożny i cały czas jeszcze Juventa tutaj powoduje zagrożenie. No i teraz ratuje niecelne. No i w tym momencie właśnie zakończył spotkanie główny arbiter tego meczu. Elana Torun pokonuje Juventus Starachowice 1-0 po golu zdobytym w 87 minucie przez Banacha. No i Torunianie są o krok bliżej centralnej ligi juniorów. No muszą zremisować lub pokonać przed własną publicznością w środę Juventus Starachowice, a potem czeka ich druga runda barażu.